Główny cel naszej szkoły się nie zmienia. Głównym celem jest stworzenie młodzieży warunków do optymalnego pogodzenia treningu, profesjonalnego treningu sportowego z procesem edukacji, z nauką. Ci zawodnicy kończą wiek juniorski. Chcemy ich przygotować do występów na poziomie sportu seniorskiego, sportu profesjonalnego. Naszym celem dla nich jest jak najszybsze wdrożenie ich, pokazanie im prawidłowych wzorców, trzymanie pewnych standardów i praca. Dla tych, którzy będą chcieli coś z tego wyciągnąć i ten bezpośredni kontakt na pewno z byłymi sportowcami, z byłymi ludźmi ze świata sportu, którzy coś osiągnęli, na pewno szybciej dociera, ponieważ ja z własnego doświadczenia wiem, że będąc młodym chłopcem, mając 13-14 lat, często w Częstochowie, w Rakowie trener organizował nam spotkania z naszymi starszymi kolegami, którzy grali w reprezentacji Polski. I oni często opowiadali nam o podróżu jako reprezentacji, o tym, jak to wszystko się odbywa. I to na młodego człowieka, na jego ambicje bardzo, bardzo mocno działa. Tak więc ja mam nadzieję, że z tej grupy młodych ludzi, dziewcząt i chłopaków znajdą się tacy, którzy wezmą sobie to do serca, tacy, którzy mając talent, mając ambicje, będą sobie zdawać sprawę z tego, żeby osiągnąć coś w sporcie. Jest niesamowita rywalizacja i to musi być z jednej strony pasja, muszą to zrobić z pełnym zaangażowaniem i muszą mieć marzenia. Te marzenia są ważne do tego, żeby dążyć do osiągnięcia, do zdobycia tego celu, który sobie przed sobą postawili i ja myślę, że na pewno Szkołę Mistrzostwa Sportowego, jeżeli porównamy te obecne możliwości i warunki z naszymi czasami, to jest zupełnie coś innego i ja myślę, że na pewno ten świat się zmienił. Ja życzę tej młodzieży przede wszystkim, żeby to doceniali i zdawali sobie sprawę, że czas szybko płynie, szybko ucieka i żeby nie przespali swojej szansy. Projekt jest genialny i ja wierzę w to, że on z każdym rokiem będzie coraz mocniejszy, coraz bardziej będzie się rozwijał. Oczywiście były to 2 lata ciężkiej pracy tutaj przede wszystkim dyrekcji, trenerów, kadry pedagogicznej, ale nic nie dzieje się bez powodu i dzisiaj możemy powiedzieć, że ta sala, gdzie widzimy ponad 200 uczniów, cieszy, a mam nadzieję, że ten projekt z każdym kolejnym rokiem będzie jeszcze większy. Sport naprawdę jest piękną przygodą i każdego zachęcam do uprawiania sportu, jakąkolwiek dyscyplinę. Nie musi to być naprawdę siatkówka, która jest moją dyscypliną. To jest naprawdę świetny czas, bo oprócz tego, że spełniamy swoje marzenia, jesteśmy aktywni, poznajemy ludzi, poznajemy nowe miejsca. To jest coś, gdzie spędzamy czas z uśmiechem na twarzy. Drugą stroną oczywiście jest to, że trzeba się poświęcić. Rezygnuje się naprawdę czasami z tego wieku młodzieńczego, ale warto i chciałbym, żeby kilka może nawet osób, może już nie będę robił na te 300 osób, które przyszły, czy kilka osób w ten sposób podejdzie. A drugą rzeczą jest to, żeby przynajmniej każdy, to co mówią do nich ludzie, którzy ten sport przeżyli, żeby się zastanowili nad tym może na chwilę chociaż, co my do nich mówiliśmy. Bo jeżeli się na chwilkę zatrzymają w tym, że kurczę, może mają rację, no przecież oni też zaczynali tak jak my, może też tą drogę im otworzę i tego im życzę.